Cześć wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grą Detroit i powiem wam, że po ostatnim odcinku to ja doszłam do wniosku, że niektóre wasze komentarze idealnie nadawałyby się jako memy do tych odcinków, naprawdę, ponieważ osoba, która stwierdziła w poprzednim odcinku, w momencie kiedy Markus stwierdził, że... Może dam pauzę? Osoba, która stwierdziła w poprzednim odcinku, że Markus, który idzie po ten klucz do tej ciężarówki, on powiedział, że jak nie wróci za 10 minut, to reszta ma uciekać bez niego. I ktoś napisał komentarz, że w tym momencie powinien im zostawić swój plecak, żeby mieli więcej części w razie, gdyby umarł. Nie wiem dlaczego, ale mnie to tak absolutnie rozbawiło, że chciałam was tylko przygotować na to, że możliwe, że faktycznie będę używać waszych komentarzy jako memy do tych odcinków, bo czasami naprawdę... kisnę, jak czytam wasze komentarze, naprawdę. Więc no, tak tylko chciałam dać znać. Nie proponuję wam tego, żebyście specjalnie pisali jakieś śmieszne komentarze, bo nie o to tutaj chodzi, ale tylko ostrzegam, że możliwe, że będę używać waszej twórczości w tej serii również, bo uśmiałam się. Naprawdę, ale dobra, teraz lecimy dalej, bo teraz mamy karę. I ja zawsze mam takie wrażenie, że niektóre te odcinki będą strasznie długie w związku z tym, że przypominam sobie, jakie długie były te wątki i za każdym razem, jak mam wrażenie, że jakiś wątek będzie długi, to ja go przechodzę w ciągu 15 minut, nie? Więc ja już nic nie mówię, ale wydaje mi się, że to będzie strasznie długie. No, mamy Lutera i Alice, która nam ufa i Lutera, który póki co jest dla nas obojętny, ale chce się nami opiekować. I tutaj możemy się teraz rozejrzeć po samochodzie. The AX-400 android reported to have attacked its owner in a Detroit suburb is still at large. Police appeared to lose its trail after a close encounter with investigators. The android's description has been shared with all local law enforcement, and the investigation is ongoing. The Arctic conflict has escalated to new heights this morning. We have just learned that the USS Iowa, a destroyer-class submarine patrolling in the region, is reported to have disappeared after surfacing for repairs. President Warren immediately called for a crisis meeting of high-ranking officers in the White House. With the world on the brink of war, this incident could well be the spark that lights the fuse. Detroit's heavy snowfall is expected to continue throughout the night. The forecast is 22 degrees, far below seasonal averages, and this cold front is likely to persist over the coming days up until Monday evening. Jezu, jakie to jest straszne, że w momencie, kiedy teraz opinia publiczna jest nam już w ogóle wroga, nie? W momencie, kiedy oglądamy wiadomości w telewizji, to spada nam opinia publiczna, no to ma tyle sensu, nie? Bo jak my oglądamy, to... Aha, to samo jedzie, no to nie steruje nim. No spoko. Spojrzyjmy na Alice. Nie możemy? Możemy to z Peterem pogadać? These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? No właśnie, nie? All I know is those androids believed it. Until Lako killed them. Już tyle, nie mogę więcej z tobą pogadać? Mogę to zrobić coś więcej? Huh. Is it much farther? We should arrive in an hour or so. Malfunction detected. Emergency brakes activated. Pozdro. Ja w ogóle chciałabym pooglądać trochę z wami dłużej te wiadomości, ale nie chcę, żeby opinia publiczna mi tak spadała. No, you don't say, naprawdę, Luther. I powiem wam, że ja naprawdę mam jakieś niesamowite wyczucie do ludzi pracujących na tym osiedlu, bo chyba znowu pan dmuchaliście, nie? Zawsze wtedy, kiedy nagrywam, zawsze. YouTuberzy mają problemy z sąsiadami, którzy wiercą? Pikuś! Koleś, który dmucha liście co drugi dzień? Pomocy! Tych liści tam nawet nie ma, nie? Dobra, nieważne. Musimy sprawdzić samochód. Czy tutaj jest jeszcze coś, co możemy sprawdzić? Chyba nie. Naprawdę nie dmuchało od tygodnia, nie? Akurat dzisiaj, akurat teraz. Jak to się dzieje?
Skąd oni wzięli to auto? To jest ciekawe. What are we going to do? I don't know. Continue on foot, I guess. It's 30 degrees. Alice won't make it. We have to find somewhere to spend the night. There's nowhere we can stay around here, Carol. No mam nadzieję, że nie będziecie jakoś bardzo tej dmuchawy słyszeć, bo... Jezus Maria, jak mnie to drażni. No, trochę nie mam w tym momencie za bardzo innych opcji. A co mi się to wyświetla? Ja tego nigdy nie czytam. Znajdź schronienie. Aha, no musimy Alice i tak zabrać ze sobą, nie? Czy ją tu zostawimy na razie? Okej. Okay. Naprawdę mi się wydaje, że ten wannek jest strasznie długi. Jeśli on w całości jest taki, jak ja pamiętam. Over there. A skupanie się już chodzi, nawet nie musi, nie? I tak się teraz zaczęłam przejmować tą opinią publiczną. Ja chyba tej wiadomości nigdy tak długo nie oglądałam. Żeby aż wrogość mi tutaj wskoczyła. Jaki dramat. No. Znaleźliśmy jakiś porzucony park rozrywki. To totalnie wygląda jak bezpieczne miejsce, w którym nic nam nie grozi. Totalnie. Nic nam nie grozi. I bez kitu, o ile ta gra często ma takie horrorowe momenty, tak, to teoretycznie nie jest horrorowy moment. W praktyce to jest porzucone wesołe miasteczko, nie? Jakby... Nie wiem, możecie mi dać znać, czy też tak odbieracie to miejsce, ale dla mnie... straszne. Nie wiem, czy tutaj możemy coś przegapić, znając się tak, ja tutaj pewnie całkiem sporo rzeczy poprzegapiałam. Nic nam nie grozi. W ogóle ja tak się zastanawiam, czy to jest android, czy to jest tylko taka maszyna, która... No wiecie. Czy jest androidzko, czy nie jest androidzko? Czajcie. Nie. No. O! Dzień dobry. Halo? Welcome to Pirate Island, me hearties! You're gonna have a whale of a time. Welcome to Pirate Island, me hearties. You're gonna have a whale of a time. No, to jest taki normalny android i to jest straszne. A wcześniej go nie widziałam. Nie podeszłam do niego w ogóle. Ej, kot mi drapie. Boże, najgorzej wszystko. Kolej dmucha, kot mi drapie. Klasyczek. Dlatego warto nagrywać w środku nocy. A nie w ciągu dnia, kiedy wszystko wchodzi mi w paradę. Dobra, nie wiem, czy tutaj jest jakikolwiek sens sprawdzania tego, no bo szliśmy tutaj tą uliczką i teraz skręciliśmy w prawo. Jedyna droga to, żeby iść dalej, nie? No ale jakby ta mapa i tak nam nie pokazuje za bardzo nic sensownego. Więc okej, chodźmy dalej.
się zastanawiam, czy w tej grze się da biegać jakoś tak poza momentami, w których gra nam na to pozwala. Chyba nie. To jest smutne. Pobiegałabym. Okej. Okay. Tu już chyba z tej strony nic. A nie, jednak coś tu jest. YK400. Nie wiem, jak to sensownie powiedzieć po polsku. Za bardzo się nie da z tymi Y-kami. Nic nam nie grozi. Wszystko jest okej. Okay. No. No. Wiem. Typie. Chciałabym tutaj w razie w miarę możliwości sprawdzić wszystko. Poza tym, że no, tak jak się domyślacie, tutaj nie ma za bardzo wiele opcji do zatrzymania się. Jakiś diabelski młyn. Kara! You should come have a look! I think I found something! Aha, czyli w ogóle nie mogę iść w drugą stronę. O, okej. Okay. I tu się chciałam rozejrzeć. To mi nie pozwoli. Sama bym znalazła to miejsce. Doskonale wiem, co znalazłeś. Chciałam zobaczyć jeszcze więcej miejsc, zanim tam pójdę. Wiem, że Alice marznie. Dupa tam. Jest tu coś do sprawdzenia jeszcze? No dobra, no. Dobra. W końcu od tego jesteś, prawda? Od ciężkiej roboty. Kurde, Luther! Co my byśmy bez ciebie? Fajny jest, lubię go. A tu jest strasznie ciemno. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. I'll get a fire going. A, gazeta, no tak, oczywiście. W pierwszej kolejności. W sumie to przez przypadek po nią sięgnęłam, ale jak już sięgnęłam, to poczytamy. Proszę bardzo, tutaj będzie coś ciekawego. Popularnie. Zespół androidów kandydatem do nagrody. O mój Boże. A zaczęło się wszystko od wokaloidów. Okej. Co ja tu jeszcze mogę posprawdzać? No nie, zaraz zajrzyjmy się tutaj. O. Możemy popatrzeć sobie na pana pirata. I'll make the fire here. That way we won't be smoked out. Juchu, ja tak kocham jego... Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby to dobrze zabrzmiało. Czarnoskóry akcent? Może tak? Naprawdę, on ma taki fajny... Słychać w jego głosie, że tak... Jest taki czarny, nie? Czy ty tutaj coś możesz zobaczyć? Nie, teraz to zerwałaś, to oczywiście możesz zrobić tylko jedną rzecz. A czy tutaj był kominek? Tato ma szczęście do miejsc z kominkami. Gdzie ona jest? Gubiam ją. A tutaj. Co to jest tak ciemne? O matko. O rodzina. How cute. Do you think we'll be like them someday?
Once we cross the border, we can start over. You can go to school. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together, that's all that matters. Aww. Come on. Let's get you to bed. Jakie to jest kochane. Co tu jeszcze można zrobić? Tam jest ta gazeta. Tutaj już nie mamy nic więcej, czyli możemy jeszcze tu zrobić jedną rzecz i iść do Alice. Chyba nic więcej tutaj nie możemy zrobić w tym momencie. Okej. There are some cookies left. Would you like some? No, I'm not hungry. Teraz się dowiedziałaś, że ją masz, tak? To wcześniej nie wiedziałaś, że ją masz, tak? Spoko, Karo. Luzik. A możemy z tą pogadać? Nie. Zrobiłeś ognisko i będziesz sobie tutaj tak... Ognisko. Kominek, ogień i będziesz sobie tak siedział. Spoko. Alice cały czas chodzi w tych samych ciuchach, tylko teraz ma kurteczkę. I szaliczek. Sleep tight, Alice. Sweet dreams. I tak już nie możemy mieć z nią lepszej relacji w tym momencie, ale okej. Tell me a story, Kara. I have 9,000 children stories in memory. I should have one for you. Księżniczce. This is a story about a princess who... No, not a story like that. Make one up for me. Ty mowy gówniarzu, kurde. This is a story about a little girl. Who was tired of being afraid. She dreamed of being like all the other little girls, but... She was different. And that made her very sad. Then, she met a robot. Who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. To try to find a better life. They encountered great dangers along the way, but... They wanted so badly to be free that they overcame all of them. Along the way, they met another robot who left his master to become their guardian. How does the story end? I don't know. All stories have morals. When we reach the end of ours, we'll know what it really meant. Spoko, Karo, świetna bajka. Time to sleep. To jest zupełnie... Cały czas rośnie nam relacja z Alice w momencie, kiedy my naprawdę nie możemy mieć z nią lepiej relacji. Lepszej relacji niż rodzina po prostu. Yes. Ale spoko. Yes, of course. Oh, Jezu, jakie to jest cute wszystko, Boże! Night, Alice. Sleep tight. Oh, okej. Okay. Tam możemy jeszcze wrócić i poczytać gazetę. Strasznie mnie denerwuje to, że te gazety jakby się nie odznaczają na mapie. Okej. Okay. She's a sweet girl. Yes.
She's very brave. Do you remember anything from your life before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Free. I like the sound of it. But I don't know what it really means yet. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Yes, of course. She's a wonderful little girl. I mean, I don't know many little girls, but I think she really is special. Our name is Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl? We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. The last few days have been difficult. We have something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Well, she should follow us then. Alice, I don't know if it's a good Come idea. Come on, Kara. I don't think you have any choice. Nie ma wyboru. No, trzeba iść. Okej, jest tu coś do zrobienia. Nie, możemy poczytać gazetę. Super. A, to oni się tak agresywnie włamali, bo myśleli, że jesteśmy ludźmi. Okej. Okay. Ale no, spoko. To nic strasznego po prostu. Tak tylko porozbijali szyby, nie? Okej. Okay. Aha, ale ty to musisz włączyć, nie oni. Sensowne. W ogóle, że tu jest prąd, to bardzo dziwne. The little one can climb on board. The carousel is about to be... Ale Jerry są fajni bardzo. Ciężko to powiedzieć po polsku. Bo oni wszyscy są... To są Jerry. Jerrowie? Jerrychowie? Nie wiem. Ale no. Fajni są. Bardzo ich lubię. Ciekaw, skąd Kara wzięła te nowe ubrania. Od Zlatko? Aż nie miałby takich ładnych ubrań. Piję rozumiem, że... I Alice, która się uśmiechała pierwszy raz w tej grze, nie? A moja twarz w końcu nie jest za jasna w porównaniu do tego, co się dzieje na ekranie. Ale dobrze mi się wydawało, że ten fragment jest naprawdę dość długi.
Ale myślę, że jeszcze na spokojnie zdążymy sobie zrobić jeszcze jeden ten. Wow. Ej, tak nawet punktów nas przybyło. Fajnie. Myślę, że jeszcze zrobimy sobie jeszcze jedno przejście, jeden rozdział o opinia publiczna, wrogość. Cudownie. To jest super, naprawdę. No. I Luther dalej obojętność. Panie Luther, niech nas pan bardziej lubi. No. Tutaj wszystko sobie odblokowałam chyba. Odblokowałam sobie obejrzenie wiadomości do końca, tak mi się wydaje. Aha, tutaj wystarczyło spojrzeć na Alice. Spoko. I tutaj chyba tego zmarzniętego Jerego nie odblokowałam wcześniej. Nie wiem, tutaj czegoś nie zrobiłam. Nie wiem czego, ale nieważne. Możliwe, że mogłam zabrać broń i tego nie odblokowałam. Możliwe. No. I tutaj można było odepchnąć albo oddać strzał ostrzegawczy. Okej. No, to tyle. No dobra, to lećmy dalej. Zróbmy jeszcze jeden. O, ten będzie w miarę krótki. I dziwny bardzo. Ale okej. No i ten pan lubi jazz. No widać. Bardzo widać. I co się działo z Connorem wcześniej? On tam chyba mógł zginąć. Czyli tutaj chyba w tym momencie też mogliśmy przyjść do Henka tak nie z samochodu, tylko z boku. Okej. Okay. Gazeta? Oczywiście, że gazeta. Cóż by innego? Okej. Okay. Pan Kamski! Tajemniczy pan Kamski. O tak. Co się stało z człowiekiem roku? Tak, w 2028 Elijah Kamski został okrzyknięty człowiekiem roku naszego magazynu. W ogóle tutaj tekst wystaje z gazety, jak to dziwnie wygląda, o Boże. Ale to o Kamskim bardzo zalecam poczytać. Jeśli zazwyczaj nie czytacie tych gazet, które pokazuję, to o Kamskim akurat warto, bo to popularnie jest całkiem istotne, więc no, zachęcam do poczytania sobie o panu Kamskim. I co my tu jeszcze mamy? Rynki przewidują wojnę. Ups! Okej. Dobra, to tyle. No chyba w tym momencie nie ma nic więcej do zrobienia. No w ogóle ten rozdział będzie bardzo krótki. Bo tak naprawdę tutaj będzie tylko rozmowa z Hankiem. Która może się skończyć na wiele różnych ciekawych sposobów. O, zamarznięta kałuża. Okej. Okay. Mogę z panem porozmawiać? Dzień dobry. Mogę panu zadać osobiste pytanie? Can I ask you a personal question, Lieutenant? Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? Nie wiem. Why are you so determined to kill yourself? Some things I just can't forget. Whatever I do, they're always there, eating away at me. I don't have the guts to pull the trigger, so I kill myself a little every day. That's probably difficult for you to understand, huh, Connor? Nothing very rational about it. Before what? You said I used to come here a lot before. Before what? Before nothing. We're not making any progress on this investigation. Tak trochę. We have nothing in common. They're all different models, produced at different times, in different places. Well, there must be some link. What they have in common is this obsession with RA9. It's almost like some kind of myth.
Something they invented that wasn't part of their original program. Androids believing in God. Fuck, what's this world coming to? You seem preoccupied, Lieutenant. Is it something to do with what happened back at the Eden Club? Those two girls. They just wanted to be together. They really seemed in love. You seem troubled, Lieutenant. I didn't think machines could have such an effect on you. What about you, Connor? You look human, you sound human, but what are you really? I'm whatever you want me to be, Lieutenant. Your partner, your buddy to drink with, or just a machine designed to accomplish a task. You could have shot those two girls, but you didn't. Why didn't you shoot Connor? Some scruple suddenly enter into your program? No. I just decided not to shoot. That's all. But are you afraid to die, Connor? I would certainly find it regrettable to be interrupted before I can finish this investigation. What'll happen if I pull this trigger? Nothing? Oblivion? Android heaven? I doubt there's a heaven for androids. Having existential doubts, Connor? Sure you're not going deviant too? I self-test regularly. I know what I am and what I am not. Where are you going? Get drunker. I need to think. No, gdybyśmy nie byli zaprzyjaźnieni z Hankiem, to by strzelił. Nie wiem, czy mogliśmy powiedzieć coś, co by go bardziej rozzłościło, ale no, faktycznie mógłby strzelić, mógłby to zrobić. Okej. No, tutaj mamy już przyjaźń z Hankiem, ale to już było dużo wcześniej. Co my tutaj mamy? Aha, jeszcze o czymś mogliśmy porozmawiać. Chyba mogliśmy zapytać o zdjęcie. Nie wiem, jakby na to zareagował. No nigdy tego nie zrobiłam, nie? Jakoś tak, nie wiem. Boję się. Jak już zapytałam wcześniej o broń i się nie zdenerwował, to tutaj też byś nie zdenerwował, nie? A o zdjęcie nie pytałam, więc... No dobra. No, ale tutaj można było różnie ten... Ale okazałam strach przed śmiercią. Jakby niestabilność oprogramowania, bo cały czas tak podbijam, że biedny kolor, nie? Okej. Okay. Hank został udobruchany. No, ale nie wiem, kto się mógł strzelić. Tak więc ten. No, nie było to długie, tak jak mówiłam, ale myślę, że... Kurde, ale ten odcinek dalej jest dość krótki. No, ten będzie. Chyba ostatnio zrobiłam dość dłuższe odcinki. Szczególnie ten z przeglądaniem galerii, więc... A niech ten będzie krótszy, no. Zrobiłam Hanka... Boże, Hanka. Zrobiłam Connora, zrobiłam Karę, więc na razie myślę, że nam wystarczy. Tak więc póki co bardzo dziękuję wam za oglądanie. No i do następnego odcinka. Pa, pa!